13 września odbyła się konferencja prasowa pani poseł Marzenny Drab. Konferencja dotyczyła rynku pracy, finansów publicznych, funduszu pracy oraz ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju i regionu. Zapraszamy na konferencję. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnej konferencji prasowej. Dzisiejsze spotkanie chciałabym poświęcić sytuacji, jaka jest w naszym kraju. Myślę tutaj o sytuacji Polaków, osób bezrobotnych, dotykając również finansów publicznych i pewnie poszukać taką odpowiedź na pytanie, co jeszcze rząd zabierze Polakom. Chciałabym troszeczkę sięgnąć tak do historii, kiedy to decyzje, które zostały wcześniej podjęte o tym, że będzie likwidacja OFE. Myślę tutaj o tym, że zostały po części zlikwidowane fundusze, które miały nas w przyszłości jako emerytów zabezpieczyć. Została również zlikwidowana rezerwa ta solidarnościowa. To również była taka kieszonka, gdzie wkładane były pieniądze na przyszłość dla przyszłych emerytów, gdyby sytuacja zmieniła się diametralnie na rynku pracy. Oprócz tych pieniędzy, które bezpośrednio nas dotykają, oczywiście zostały zdemontowane fundusze, fundusz chociażby drogowy, przerzucone pieniądze zostały na kolej. Dzisiaj już wiemy, że tych pieniędzy nie będzie można wykorzystać na kolej, bo z kolei na drogi, bo one po prostu zostały zapisane w Unii Europejskiej jako na inwestycje kolejowe i na takie po prostu muszą zostać wydatkowane. Dramatem, jeżeli o ten temat chodzi, jest to, że tak naprawdę rząd Platformy PSL-u ma puste szuflady, bo gdyby były jakiekolwiek inne projekty, to dzisiaj nie byłoby stresu, nie byłoby zdenerwowania, że te pieniądze nie zostaną wykorzystane, że zwrócimy je do Unii Europejskiej. Chyba, że taki był zamiar rządu, żeby nie wykorzystać pieniędzy, które są i powinny być przeznaczone na inwestycje kolejowe. I dzisiaj myślę, że takim właściwie chichotem jest zakup wagonów Pendolino, których nawet tak naprawdę nie będzie można przetestować, dlatego że nie mamy torowisk, na których będzie można je przetestować i z prędkością 160 km na godzinę pojechać. Proszę Państwa, ograniczenia nastąpiły również w uldze rodzinnej. Ograniczenia nastąpiły również w becikowym. Ograniczenia nastąpiły również, właściwie zakończenie programu Rodzina na swoim. Był to program przeznaczony i dedykowany dla osób młodych, zakładających rodzinę, gdzie część odsetek państwo wykupowało. Dzisiaj Platforma i PSL zdecydowały, że właściwie ludzie młodzi mogą sobie radzić. I proszę Państwa, co jeszcze? Ta taka niefrasobliwość chyba w prowadzeniu finansów publicznych i naszego kraju spowodowała, że drastycznie wzrastają ceny w ogóle życia, utrzymania rodziny, dzieci. Dzisiaj słyszymy o tym, że bardzo wzrosły ceny za posłanie dziecka do przedszkola, ale chciałabym może przytoczyć kilka takich danych porównawczych. W przeciągu 4 lat, jak nastąpiła duża podwyżka cen detalicznych niektórych artykułów żywnościowych. I tutaj przytoczę 35% chleb, mąka pszenna 33%, mięso wołowe 25%, z takich większych, żeby to nie być gołosłownym, 37% na przykład ryby wzrastają, 22% jaja kurze, 28% masło świeże. Proszę Państwa, podaję takie artykuły, które właściwie są potrzebne do codziennego przygotowania posiłków i utrzymania rodziny. Więc ten wzrost życia widzimy na każdym kroku. Nie wspomnę tutaj o środkach transportu miejskiego, gdzie one też ponad 20% bilety wzrosły. Oczywiście dzisiaj słyszymy, że Lotos podnosi i Orlen podnoszą cenę benzyny, więc za podniesieniem ceny na benzynę oczywiście pójdą wszystkie artykuły w górę. Ale to jest jakby nie koniec, dlatego że
Pamiętamy, jak próbowała Platforma z PSL-em nam bardzo tłumaczyć, że jest potrzeba i wymóg, żeby podwyższyć podatek VAT. Pamiętamy, że idąc do wyborów obiecywała, że takich podwyżek nie będzie. Natomiast podniesienie o 1% z stawki VAT-u z 22 na 23 spowodowało, że tak naprawdę nas wszystkich ten podatek pośredni dotyczy i to również ma wpływ na podwyższenie cen w ogóle utrzymania, ale i również funkcjonowania gospodarki. Proszę Państwa, to, o czym w tej chwili mówiłam, ma bezpośrednie przełożenie również na sytuację, jaką mamy w tej chwili na rynku pracy. Słyszymy o tym, że bezrobocie nam spada, że mamy wzrost gospodarczy, że jesteśmy zieloną wyspą, wyspą szczęśliwości. A z drugiej strony płyną do nas bardzo niepokojące informacje, bo jeżeli mamy wzrost i za czasów Platformy tyle stworzono dodatkowych miejsc pracy, to proszę Państwa, takim miernikiem wprost i czytelnym jest po prostu Fundusz Pracy. Fundusz Pracy jest to fundusz celowy, na który każdy pracujący odprowadza składkę. I jest prosta zależność. Wtedy, kiedy bezrobocie spada, to znaczy zwiększa nam się zatrudnienie i od każdego zatrudnionego wpływa do Funduszu Pracy dodatkowy pieniądz i Fundusz Pracy nam powinien rosnąć. Natomiast my mamy taką oto sytuację, że z jednej strony słyszymy, że bezrobocie nam spada, ale z drugiej strony również mamy informację, że dochody na Funduszu Pracy nam spadają. No i tutaj rodzi się pytanie, jak to jest możliwe, że my jesteśmy znowu takim wyjątkiem. Proszę Państwa, mam tutaj w ręku interpelację, odpowiedź na interpelację od pani minister Fedak i od ministra finansów, gdzie na moje pytanie, czy zamierza uruchomić dodatkowe środki dla Funduszu Pracy, a generalnie mówiąc odmrozić, bo pamiętamy, że w 2011 roku zamrożonych pieniędzy na koncie Funduszu Pracy jest ponad 4 miliardy złotych. Proszę Państwa, monitorowanie tej sytuacji no, daje niestety obraz negatywny. Ministerstwo Finansów bada stronę dochodową Funduszu Pracy i niestety na dzień dzisiejszy jest prognoza, że 0,5 miliarda złotych będzie deficytu na koniec roku na Funduszu Pracy. I w związku z tym, z taką sytuacją, minister finansów po prostu nie widzi możliwości, żeby uruchomić dodatkowe środki. Dwukrotnie był składany wniosek, jeden na chyba 1,2 miliarda, drugi na 1,5 miliarda przez ministra pracy, ale zarówno jeden, jak i drugi spotkał się z odmową i na dzień dzisiejszy chciałabym wyraźnie powiedzieć osobom, które przychodzą również do mojego biura, osoby bezrobotne, które nie mogą dostać czy to wsparcia na założenie własnej działalności, czy przedsiębiorca, który chciałby wesprzeć się Funduszem Pracy, bo to tak naprawdę dla tych osób ten fundusz jest prowadzony, to dzisiaj chciałam jasno powiedzieć, że nie mają na co liczyć. Przyznam się, że pytanie, które zadawałam na sali sejmowej na Komisji Finansów, czy będzie może taka tak zwana kiełbasa przedwyborcza i we wrześniu może zostaną pieniądze rzucone, okazało się, że nawet tego nie będzie. I proszę Państwa, jest to według mnie no, wyraźny powód do tego, żeby stwierdzić, że w finansach państwa naprawdę dzieje się źle. Myślę, że po wyborach okaże się, co tam naprawdę jest i na ile pusta jest kasa państwa, bo taką szczególną grupą, jaką są osoby bezrobotne, które po prostu trzeba wesprzeć, bo jeżeli nie będą pracowały, to wiadomo, że wyciągną rękę do pomocy społecznej, gdzie również pieniędzy brakuje i tam na dzień dzisiejszy finansują albo współfinansują samorządy, wykładając pieniądze za rząd, więc tych pieniędzy po prostu nie będzie. Nie dalej, jak wczoraj rozmawiałam z panią minister, niestety sytuację potwierdza, że nic nie wskazuje na to, żeby Fundusz Pracy po prostu wzrósł. I teraz jeszcze takie spostrzeżenie. Jeżeli, proszę Państwa, bezrobocie w naszym kraju spada, bo tak no, słyszymy, tak, z instytucji, czy to rządowych, czy GUS podaje, że bezrobocie spada,
to rodzi się pytanie, jak to się dzieje, że spadają również dochody Funduszu Pracy i pytanie, gdzie w takim razie ci ludzie pracują? Czy pracują w szarej strefie? Więc tutaj rodzi się pytanie, no, jak sobie z tym problemem radzi państwo? Być może jest to efekt tego, że osoby wyjechały za granicę i za granicą pracują, ale jeżeli rzeczywiście wyjechały i pracują za granicą, bo muszą rodzinę utrzymać, to tam pracują, tam płacą podatki, u nas tylko się rozliczają, tam wspierają tamte fundusze pracy, tamte fundusze pomocowe dla bezrobotnych, dla przedsiębiorców. Natomiast my po prostu mamy w tym momencie deficyt. Jeżeli jest to 0,5 miliarda deficyt, to już jest po prostu wielki alarm i póki co niestety nie widać żadnych ruchów, żeby cokolwiek się w tym kierunku działo, żeby były jakieś podjęte działania, które spowodują, że osoby zostaną w kraju i będą tutaj dla nas pracować, bo praca za granicą jest to wsparcie po prostu tamtej gospodarki. Tam człowiek pracuje, tam pieniądze wydaje, tam jest obrót pieniądzem, natomiast my zostajemy właściwie poza tym obrotem. Także proszę państwa, najważniejsza rzecz taka, że zadłużenie na Funduszu Pracy ponad 0,5 miliarda. Nie ma możliwości, żeby minister finansów uruchomił te pieniądze. Argumentacja jest między innymi taka, żeby utrzymać wiarygodność Polski, muszą być ograniczenia, te, które przyjęto, że będziemy zmniejszać deficyt. I tylko tutaj rodzi się kolejne pytanie, dlaczego znowu ma być to kosztem tych najuboższych, tych, którym wiedzie się najgorzej. Może jakby jeszcze odnieść się do sytuacji takiej bieżącej. W sobotę, kiedy Platforma Obywatelska swój program prezentowała, tam między innymi ogłosiła tak ochoczo, że będą podwyżki, no właściwie prawie chyba dla wszystkich, począwszy od emerytów, rencistów, od sfery budżetowej, nauczyciele i tak dalej. Proszę państwa, jeżeli z jednej strony chcemy i musimy, tak, bo żeśmy przyjęli takie zobowiązanie, znaleźć 80 miliardów, no, o tyle zmniejszyć deficyt, to pytam się, z jakich pieniędzy tą zapowiedź będą chcieli obecni dzisiaj rządzący zrealizować, bo właściwie tutaj trudno znaleźć miejsce, w którym można by było znaleźć wolne pieniądze. A myślę, jeżeli chodzi o administrację, w tym roku, kiedy żeśmy pracowali nad sprawozdaniem za 2010 rok w budżecie państwa, skupiłam się na sferze płac. I proszę państwa, ze zdumieniem, żeśmy wszyscy patrzyli, wszystkie resorty tej administracji centralnej, wszystkie podkreślam, otrzymały podwyżki. Te podwyżki były w różnej wysokości. Od tam 2% i z haczykiem były nawet takie, gdzie tłumaczono nam, że poprzez połączenie pewnych resortów były po 50 i 60% podwyżki. Więc proszę państwa, jeżeli jest kryzys, jeżeli jest ciężko, jeżeli mamy zaciskać pasa, to powinniśmy wszyscy zaciskać, a nie dzisiaj wyjść i opowiadać, że my może w przyszłym roku damy podwyżki, a może w 2020 będziemy po prostu pozyskiwać pieniądze z gazu łupkowego na zabezpieczenie emerytalne. Także myślę, że jest to trochę niepoważne. Jest to po prostu wręcz oszukiwanie Polaków i dlatego stawiam tutaj pytanie, co jeszcze ten rząd Polakom zabierze? Bo zabiera już dzisiaj chęć do życia, optymizm. No niestety, jeżeli zaczyna brakować od pierwszego do pierwszego i dzisiaj rodzice muszą się zastanawiać, czy dziecko wysłać do przedszkola, czy nie, czy stać, czy nie, no to po prostu to nie jest taki kraj, to nie jest taka sytuacja, o jakiej żeśmy marzyli, to nie jest taka sytuacja, jaką chcieliby Polacy mieć we własnym kraju. Ja może na razie na tyle, może będą pytania. Pani poseł wspomniała na początku swojej wypowiedzi o likwidacji OFE. Czy może Pani rozszerzyć, może Pani coś więcej wie na ten temat? Bo wiadomo, że składka do OFE się zmniejszyła, nie? Natomiast o likwidacji to jeszcze nie można mówić, OFE, ale...
Panie redaktorze, ja to nazywam likwidacją, dlatego że zmniejszenie tak drastycznie składki na OFE no powoduje, że tak naprawdę zostaje mała część, która musi pokryć wszystkie koszty związane z obsługą tych funduszy. Więc jakby no, nawet zainwestowanie gdziekolwiek takiej małej kwoty, proszę Państwa, no jeżeli mamy 1000 zł i zainwestujemy 500 zł, to musi być mniejszy przychód do tej kasy, która nazywa się OFE. Dzisiaj myślę, że to dramatyczne poszukiwanie pieniędzy na zasypanie dziury budżetowej i sięgnięcie do właśnie OFE spowodowało, że Platforma zaczyna opowiadać, że z gazu łupkowego jakby wynagrodzi nam, tak? Więc jeżeli nie zostanie albo do końca przeprowadzona ta reforma, którą rozpoczęła Platforma, to po prostu będziemy mieć taką sytuację, że będziemy po prostu zjadać to, co w tej chwili mamy. Myśmy jako Prawo i Sprawiedliwość proponowali, proszę Państwa, aby dać możliwość wyboru Polakom, że to są nasze pieniądze, nasze odłożone pieniądze w OFE, ktoś tylko nimi po prostu zarządza i my powinniśmy o nich decydować, czy chcemy, żeby być dalej w OFE, czy chcemy mieć mieszany system, część w OFE, a część w ZUS-ie, czy chcemy po prostu wycofać. Natomiast strach przed już upadkiem i zlikwidowaniem OFE był pewnie taki, że rząd przewidywał, że tych osób wycofujących się byłoby na tyle dużo, że właściwie nie byłoby jakby racji bytu dla OFE i stąd zdecydowano, że my po prostu lepiej wiemy, co wam potrzeba i było potrzeba tyle pieniędzy i tyle po prostu przesunięto. Tak? Także dzisiaj tak naprawdę OFE to jest tylko suchy zapis papierowy, właściwie nie ma jakby pokrycia, a jeszcze jak popatrzymy na system emerytalny, gdzie jest bardzo duże zadłużenie w ZUS-ie, gdzie właściwie zaciągane są cały czas pieniądze na to, żeby bieżąco wypłacać emerytury, no to w mojej ocenie był to zły krok, jakby pozbawienie dużej części składki emerytalnej, no bo to w konsekwencji będzie prowadziło do tego, że zacznie się po prostu, no, brzydko mówiąc, zjadać własny ogon. Ani słowem pani poseł dzisiaj nie wspomniała pani o Grudziądzu. Czy tak dobrze się żyje w Grudziądzu, że nie porusza pani takich tematów lokalnych? Czy no, dzisiejsza konferencja miała tylko na celu właśnie pokazanie tych tematów? Takich, które dotyczą wszystkich Polaków. Proszę Państwa, oczywiście jeżeli chodzi o lokalny rynek pracy Grudziądz, ale i województwo kujawsko-pomorskie, no to chcę powiedzieć, że stopa bezrobocia utrzymuje się na podobnym poziomie jak do tej pory. I mimo, że obserwujemy w tej chwili zatrudnienia, które następują w tak zwanej sezonowości, to świadczy to o tym, że jednak tych miejsc pracy nie przybywa dużo, dlatego że sezonowość zawsze powodowało znaczną obniżkę stopy bezrobocia. Na koniec lipca, bo takimi danymi tutaj dysponuję, województwo kujawsko-pomorskie 15,6% miało stopę bezrobocia, w Grudziądzu 22,2% i w Grudziądzu w powiecie grodzkim 21,2%. Jeżeli popatrzymy na miasto Grudziądz, które tak naprawdę no, oprócz inwestycji drogowych, które z rozmachu po prostu muszą być skończone, tak naprawdę niewiele się dzieje. Są próby ściągnięcia inwestora. Na dzień dzisiejszy jest to po 100, po 200 miejsc, więc przy kilku tysiącach osób poszukujących w samym Grudziądzu jest to po prostu kropla w morzu potrzeb. Jak się żyje w Grudziądzu i w innych miejscowościach, bo mam również kontakt z osobami tam, gdzie przyjmuję osoby w swoich biurach, to widać po szukaniu pomocy, aby interweniować, żeby na czas wypłacane były zasiłki z pomocy społecznej. Wspomnę tutaj tylko taką jedną wielkość, tak zwany zasiłek stały. Jakiś czas temu zgłosił się do mnie pan, który z gminy, nie będę tu wymieniała jakiej, przyjechał i pokazał swoją decyzję, gdzie chyba 57 zł 84 grosze wypłaca mu gmina, bo po prostu zamrożenie tych progu
z którego wylicza się możliwość uzyskania pomocy społecznej, powoduje, że po prostu gmina innego, wyższego zasiłku stałego nie może wypłacić. Jest to człowiek, był to człowiek ten, który przyjechał do mnie chory, który mówi, że on 100 zł potrzebuje na takie najpilniejsze leki, które po prostu i tak są zamiennikiem, więc to po prostu pokazuje dramat życia społeczeństwa. Także Grudziądz tutaj nie odstaje od reszty kraju. Dzisiaj szacunki mówią, że to jest gdzieś ponad 20% ludności, która żyje w skrajnym ubóstwie. A ubóstwo to jest poniżej takiego minimum socjalnego. To jest po prostu wstyd dla kraju, wstyd dla naszego państwa.